Siemaneczko, prawe, lewe, skip z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj wlatuję na kanał pierwszy filmik instruktażowy. Zajmiemy się dzisiaj techniką na ergometrze wyślarskim oraz podstawowymi, powiedzmy, ustawieniami tego ergometru, czyli podstawy postaw, ergometr dla zielonych. Wielu z Was prosiło mnie taki materiał w komentarzach, więc wlatuję. A mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a ja już teraz zapraszam do oglądania. Moi drodzy, pierwsza podstawowa sprawa to poprawna pozycja na ergometrze wyślarskim. I teraz tak. Wielu z Was, wchodząc do auta po kimś, pierwsze co robi, to zmienia pozycję fotela, kierownicy czy lusterek. Tak samo jest z ergometrem wyślarskim. Każdy musi mieć swoje indywidualne ustawienie ergometru. Nie jest to skomplikowane i zaraz Wam oczywiście to pokażę. Natomiast zaczniemy sobie od podnóżka. Jeżeli chodzi o podnóżek, bo tak nazywamy to miejsce po wyślarskiemu, ważne jest, aby pasek, który tutaj macie, był mniej więcej na 3/4 długości Waszego buta. To będzie idealna pozycja, abyście czuli się po prostu komfortowo podczas podjeżdżania na ergometrze wyślarskim. Jeżeli chodzi o obuwie, dodam, że jest to dosyć dowolna sprawa. Znam kozaków, którzy jeżdżą na bosaka, w skarpetkach, w butach sportowych, zwykłych, takich do biegania. Znam też ludzi, którzy jeżdżą w butach do ciężarów i to właśnie takie buty mam dzisiaj na sobie. Mi pasują. Druga sprawa to ustawienie poprawnie przekładni na ergometrze. Mamy skalę między 1 a 10, ale uwaga, nie jest to takie oczywiste. Co ciekawe, nie na każdym ergometrze na takiej samej przekładni jest tak samo ciężko. Jest to spowodowane głównie stanem ergometru, albo raczej poziom jego zabrudzenia. Natomiast spokojnie, jest na to sposób i właśnie do niego teraz przejdziemy. Mowa oczywiście o drag factor. W bardzo prosty sposób można to sobie sprawdzić. Wchodzimy w główne menu, następnie wybieramy opcję More Options, później drag factor, robimy parę chwytów i jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie obciążenie, czyli jaki drag factor jest na konkretnej przekładni. Dla kobiet zaleca się poziom między 85 a 115, dla mężczyzn między 105 a 135 w górę. Ja sam wybieram drag factor 110, jeżdżę na nim każdy trening i nie zmieniam go przed zawodami. To bardzo ważne, szczególnie kiedy, powiedzmy, trenujecie w jakimś crossfit boxie i startujecie za chwilę na zawodach. Tam dostajecie zupełnie inny ergometr, którego nie używaliście na co dzień. I może być problem. Taki ergometr może Was zabrać całą moc, jeżeli jest za mocno ustawiony, albo całą Waszą dynamikę, jeżeli jest ustawiony za lekko. Ważne jest, żeby ustawić sobie po prostu odpowiedni drag factor, a nie patrzeć się na przekładnie na ergometrze. Jeżeli chodzi o drążek, trzymamy go nachwytem, nie pod chwytem. Tutaj nie chcemy robić żadnych bicepsów, nie o to chodzi w wioślarstwie, w tym ruchu wioślarskim. No i oprócz tego staramy się trzymać go na szerokości naszych barków. Im jesteśmy szersi, czym trzymamy po prostu troszkę szerzej. Moi drodzy, teraz kiedy już wiecie, jak na ergometrze siedzieć, przejdziemy sobie do wioślarskiego ruchu. Polecam podzielić sobie go na kilka elementów i tego Was będę uczył, abyście zaczynali każdy trening od takiego elementarza. Samych rąk, ręce z tułowiem, podjazdu z zatrzymaniem, czy też podjazdu bez uginania rąk i bez udziału pleców. Kiedy już to wszystko opanujemy, będziemy mogli swobodnie przejść do całego ruchu. Natomiast teraz musimy opanować elementy. Zaczynamy. Same ręce. Same ręce polegają na ściągnięciu rąk do klatki piersiowej. Potocznie slangiem wioślarskim nazywamy ten ruch, aby dociągnąć ręce pod cyc. Polecam w ramach rozgrzewki wykonać kilka takich ruchów, 10-15 bądź nawet 30 sekund samych rąk. Później dorzucamy sobie do ruchu rąk ruch tułowia, zarówno w podjeździe, czyli w wykonaniu ruchu do przodu, pochylamy się troszkę do przodu, to jest pochylenie 10-15% i tak samo pochylenie 10-15% jest, kiedy wracamy i ściągamy te ręce do tyłu. Dzięki temu zabiegowi nasz ruch wioślarski się wydłuża i tutaj znowu proponuję, aby wykonać takich 10-15 powtórzeń na samą rozgrzewkę. Czyli mieliśmy już ręce z tułowiem, przechodzimy dalej. Kolejnym ćwiczeniem, kolejnym etapem tego nauczenia się ruchu wioślarskiego będzie wykonanie podjazdu na ergometrze. Co ważne, zaczynamy z pozycji skończonego chwytu nad kolanami. Ta pozycja tak się nazywa, bo to właśnie w tym miejscu powinien kończyć się każdy wioślarski chwyt. Podjeżdżamy do momentu, kiedy nasze nogi znajdą się około 90 stopni do podłoża. Blokujemy barki, wykonujemy kopnięcie nogami w podnóżek i na końcu chwytu, kiedy już mamy nogi odjechane, odchylamy się, co ważne, robimy to bez uginania rąk. Ostatnią rzeczą jest oczywiście jazda pełnego wioślarskiego chwytu na ergometrze. Zależy mi bardzo, aby ruch wykonywany był płynnie, to znaczy nogi, plecy, ręce i przy powrocie powrót rąk, powrót pleców i dopiero podjazd nogami. Jednym z najczęściej spotykanych błędów na siłowniach czy przy osobach, które siadają na ergometrze po raz pierwszy jest fakt, że za szybko ruszają moimi nogami, przez to ręce muszą wykonać dodatkowy ruch nad kolanami. Starajcie się tego unikać. Jeżeli okaże się, że Wasz ruch jest wykonywany poprawnie i nie macie tego problemu,
dodajcie powoli kolejny chwyt i kolejny chwyt i kolejny chwyt, aż dojdziecie momentu, że będziecie jeździć na okrągło. Mówi się, że ruch wiosztacki powinien wykonywany być w częstotliwości 1 sekundy do 3 sekund. Chodzi oczywiście o czas, jaki mamy na pracę, czyli 1 sekunda, do czasu odpoczynku w podjeździe 3 sekundy. To ważne, by na samym początku nauczyć się odpowiedniej rytmiki wiosłowania. Później dzięki tej rytmice będzie o wiele łatwiej wejść na wyższe tempo i znaleźć oddech, bo nie da się ukryć, że jazda 1 do 1 powoduje, że zajeżdżamy się bardzo szybko. A jednak tutaj jest ta rytmika, jest czas na odpoczynek, a wierzcie mi, na ergometrze jest to bardzo ważne. Jeśli chodzi o podstawowe informacje dotyczące ruchu wioślarskiego, myślę, że temat został przede mnie wyczerpany. W kolejnych odcinkach tego typu, jeśli oczywiście będziecie chcieli, żebym takie wrzucał, omówimy sobie podstawowe treningi, jakie na ergometrze można robić oraz myślę, że omówię jakieś podstawowe błędy i spróbuję je jakoś zniwelować jakimiś swoimi tipami czy wskazówkami. Moi drodzy, i to byłoby tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście podobne filmy z mojej strony. Ja postaram się dla Was coś zrobić i sprostać temu wyzwaniu, jeśli taki się pojawi. Tyle chyba ode mnie na dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się we wtorek o 18:00. Pozdro.